Witam bardzo serdecznie w 11 serii Wiana i Questy, wideo solucji questu. Rozpraw się z wężami uśmiercającymi centaury. Questik jest na 69 poziom. Możemy z niego zdobyć 200k expa, 10k złota i duży eliksir zdrowia. 45 razy 700 punktów leczenia. No, questika zaczynamy u centaura Asteriona. Jest na mapce błędny szlak. My na tą mapkę dostajemy się ze złowrogich bagien i wcześniej z Mydhar. To jest prosta droga, nie ma się co. I tak, mówimy, że jakaś mija. Tak. Tak, tu zaraz będzie nas prosił, żebyśmy zabili dla niego węża. Mamy zabić gniewosza plamistego, niebieską, zieloną i węże zbożowe. Więc zaczynamy od razu. Bijemy węże zbożowe. Tutaj już niestety żadnych nie będzie chyba. W tej części mapki, z tego co pamiętam. Tak, dobra, no to na razie idziemy na dół. Póki co zejdziemy sobie niżej od niego. Tutaj też gdzieś będą się znajdować i gniewosze, i niebieskie żmije. Czy jednak nie będą? Kurde, już zapomniałem w sumie sam. Jest zielona żmija. Ale nic innego poza tym tutaj nie ma. Jest gniewosz plamisty. Tutaj są tylko dwie salamandry, tak, więc nam nic nie pomogą. Tutaj jest też tylko salamandra. Tutaj też. Gdzieś tutaj chyba jeszcze jeden wąż jest tylko. Z tego co pamiętam, to jest zbożowy, tak. Tutaj już jest ropucha i salamandra zielona. No i w mapce błędny szlak. To są wszystkie węże, jakie możemy my ubić. Nie, tutaj jest jeszcze jeden. Niebieska żmija, no to idziemy szybko do niebieskiej. Ubijemy niebieską. Patrzymy jak nam poszło. Mamy jedną i dwie. No tak po jednej, no to tak trochę słabo. Więc udamy się na kolejną mapkę, ale będzie to... Będą to iglaste ścieżki. Także teraz musimy przejść z powrotem przez te zawiłe dróżki między drzewami. Dziwne, że tak mało jest tych brzmi tutaj akurat. No ale dobra. No, w moim opisiku też nie ma nic podane na temat, gdzie one są. Ale przed chwilą jakoś robiłem parę questów tutaj. To wiem, że w każdej z tych mapek jest po parę żmij. Przechodzimy przez drzwi. Jesteśmy na mapce iglaste ścieżki i mamy już niebieską żmiję od razu. No i, że tak powiem, robimy obchód w poszukiwaniu żmii. Jest znowu niebieska. Tutaj będzie chyba gniewoż. No tutaj już dalej nie przejdziemy, bo jest centaur. Więc idziemy w lewo. W lewo są ropuchy, to nas nie interesuje. Tutaj też jest ropucha. Więc idziemy tutaj. Mamy zieloną żmiję, więc zabijamy zieloną. Wracamy kawałeczek w tą stronę, żeby zobaczyć, czy będą i są. Jest jeszcze jedna zielona. Skóry zbieracie. Już wspominałem w paru wcześniejszych questach, żeby zbierać, bo zawsze można je sprzedać. A zawsze to trochę kaski, tak powiem, za darmo przy robieniu questów, zlotów. Padnie nam. Patrzymy tylko tutaj, czy coś jest. Tutaj jest ropucha. Jest niebieska, dobra. Czyli pójdziemy tam.
bo jest niebieska. Ale niebieskie mamy. Nie są gniewoże, ale jakoś mało tych węży zbożowych. Tak jakoś chyba zauważyłem, ale nie jestem pewny. Idziemy ubić niebieską żmiję. Teraz jeszcze przejdziemy na mapkę Salva Oscura. Jak to tam dokładnie było? Nie wiem, chyba przez K się czyta. Nie znam się za bardzo. Patrzymy, tutaj jest gniewoż plamisty. Tutaj nie ma, jest zielona. Ale sprawdźmy naszego questa. Tych mam już dużo, ale brakuje nam węży zbożowych. Trzeba gdzieś takiego węża zaraz poszukać. Jest jeszcze niebieska. Znowu gniewoż. Uleczymy się, zaraz zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj będzie, co nas zainteresuje. Ale chyba już nie. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść na żadnego centaura. Ale tutaj już niestety nie ma żadnych żmij. Ani oj, Nie zdążyłem zauważyć, co tutaj jest drzewiec. Tutaj to już nie przejdziemy. Więc jeszcze pójdziemy do górnej części tej mapki. Tutaj, o, gdzie koło namiotu pustelnika, gdzie też był jeden quest, który robiliśmy chyba wczoraj. Przechodzimy jak najdalej od tych centaurów, żeby nas nie zaatakowały. I co my tutaj mamy? Tutaj jest jeden, tutaj jest niebieska. Więc zabijamy niebieską. Schodzimy w dół, patrzymy, co tutaj będzie ciekawego. Tutaj jest tylko kumak górski. Tak, żabka, nam żabki nie są potrzebne. Więc zabijamy gniewosza. Jeszcze zobaczymy, co tutaj. Tutaj też już drzewiec. Więc wracamy do mapki Zawiły Gór. Którędy to? Tędy. Tak, tutaj. Oj, dobra, nie udało się. I wracamy na igraste ścieżki. I udajemy się tutaj, gdzie był nasz zielony gniewosz. Ja to teraz szybko uczynię, żeby nie tracić czasu na chodzenie. Zabiliśmy naszą zieloną żmiję, która znajdowała się tutaj, gdzie teraz pokazuję myszką, gdzieś w tych okolicach. Tu, gdzie ja stoję, był jeszcze wąż zbożowy, więc go ubiłem. I brakuje nam jeszcze jednej zielonej i dwóch zbożowych. Więc przechodzimy na mapkę Zawiły Bór, żeby sprawdzić, czy coś będzie tutaj, co nas zainteresuje. No, w tą stronę nie. W dół jest gniewosz, ale gniewosza nam nie potrzeba. Tutaj w lewo kawalątek. Tu chyba już będzie niebieska, która też już nas nie interesuje. I tu jest tylko kumak górski, znowu niebieska. Także nie wiem, czy będzie tutaj coś ciekawego dla nas. No chyba. Oj. No i zaatakował mnie drzewiec. No i kurczę. Co tu poradzić, no. Jak powiem, trzeba paść. Nie ma innej opcji. A chyba, że jednak, może jednak. O kurde, wygrałem. Ja dziękuję. Ale walka, 30 level więcej. Na farsie, no ale jednak się udało, dobra. Ale wam nie polecam podchodzić nawet na dwa kroki do niego. Bo wątpię, że będziecie mieli takiego farta, no ale życzę wam tego, żebyście już wygrali, jak z nim będziecie walczyć. Idziemy teraz, jeszcze sprawdzimy prawą stronę. Nie sprawdzimy prawej strony, bo też nie. Więc wracamy na naszą mapkę, która się zwała
błędnym szlakiem i po prostu musimy poczekać, aż nam się zrespią jeszcze dwa węże zbożowe. Taki będzie chyba najlepszy sposób. A biorąc, że nas długo nie było, tutaj już się niebieska żmija zdążyła zrespić, czyli możliwe, że już nasze węże zbożowe też się zrespiły. Tak, jeden wąż gdzieś był nad centaurem, a drugi już nie pamiętam gdzie. Ale zaraz się dowiemy. Nasz wąż zbożowy znajduje się, gdzie jest moja pomoc. Tutaj, o, gdzieś w tym miejscu, tutaj na samym dole, korty 482. Po drodze jeszcze musimy zabić jedną zieloną żmiję i zaraz będziemy już z powrotem u naszego centaura. Tutaj musimy już wrócić do Asteriona. Już zabiłem, tak jak mówiłem, wąż był tutaj. Podchodzimy. Mówiliśmy, że zabiliśmy gady. I otrzymujemy. Wy otrzymujecie 200k. Expa, 10k złota i duży eliksir. Tutaj już pokazuję duży eliksir. Leczy 700. 700? Tak, 700 punktów honoru. 700 HP. Punktów życia. No i to. Kończymy. No i to koniec tego questa. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do oglądania filmików z serii Dziefiana i questy oraz Quieter i Margonem. No i do zobaczenia na następnych filmikach. Baju.